No dobra, siemanko, z tej strony Enzy. Witam was dzisiaj na materiale, w którym chciałem przedstawić wam modyfikację o nazwie Angry Birds. No i słuchajcie, każdy z was już pewnie będzie wiedział, o co chodzi, co ta modyfikacja będzie tak naprawdę dodawała do naszej gry, bo będzie ona dodawała nam te wkurzone ptoki, które chcą uwalić świnie. A mianowicie chodzi mi o Angry Birdsy, które będą musiały właśnie ubijać świnie, no tak jak powiedziałem wcześniej, no tak jak w grze, słuchajcie, generalnie modyfikacja jest na wersję Minecrafta 1.5.2, więc jest to dosyć stara modyfikacja, ale spodobała mi się i stwierdziłem, że kurde, fajnie byłoby wam ją przedstawić, bo jest to coś ciekawego, coś co znacie przede wszystkim Angry Birdsy, założę się, że większość z was, was grała, a jeżeli nie graliście, to oglądaliście albo film, albo słyszeliście gdzieś o tym. W każdym razie słuchajcie, o co tutaj chodzi. Co to są w ogóle za jajka spawnujące? Dobra, jedziemy, zaczynamy sobie od tego, że mamy 3 jajka spawnujące, które będą tworzyły nam właśnie te świnie, które możemy standardowo spotkać w grze. I na przykład gdybyśmy byli, nie wiem, możemy sobie zagrać gdziekolwiek, na przykład na jakiejś New York City sobie mapę wgramy, to możemy sobie te jajka spawnujące po prostu wykorzystać do tego, żeby tworzyć takie właśnie świnie. One będą się wokół nas obracały, one są takie... nie są 3D, no bo są płaskie, ale po prostu obracają się w tą stronę, w którą my patrzymy. I możemy stawiać je sobie do... dosłownie gdzie chcemy w sumie. Jak widzicie, są też śmieszne animacje, tak jak jest też w grze, gdzie gdy dostanie właśnie taka świnia ptokiem, czy to wybuchnie, czy nie, to właśnie zmienia się jej wygląd. Czyli ma podbite oczy i tak dalej. No i słuchajcie, mamy króla tych świń, mamy zwykłą świnię, no i mamy też tutaj tego... tą świnię w kasku. I teraz nie będę tego ustawiał nie wiadomo jak, w jakichś, wiecie, specjalnych miejscach, żeby sobie strzelać tymi ptokami i tak dalej. Po prostu ustawimy sobie to w tym miejscu, żeby było widać, o co tutaj chodzi. I słuchajcie, te świnie właśnie będziemy mogli zabijać. Jest to całkiem spoko, jeżeli na przykład chodzi o grę we dwóch z kumplem, gdzieś tam sobie tworzymy mapę, gdzieś tam sobie właśnie rozkładamy te świnie i właśnie będziemy mogli wtedy sobie te świnie zabijać przy pomocy właśnie tych ptaków, które możemy skraftować, to jest bardzo fajne. Jak wygląda crafting takiego czerwonego ptoka? Wszystkie tak naprawdę, widzicie, mają bardzo podobny crafting. Potrzebne jest jajko, potrzebny jest TNT i po prostu jakiś farbnik. Tak jest chyba w przypadku... aha, dobra. Tak jest w przypadku prawie że wszystkich ptaków. Ale tutaj widzę, że lodowy Angry Bird nie ma w ogóle craftingu. Za to na przykład Destructive Angry Bird, to jest połączony... jeden ptok jest połączony z wielu ptoków i jest napisane, że robi duże szkody, więc ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Sprawdzimy to na samym końcu. Gdzie się wyłącza chmury, bo mnie te chmury wkurzają. No i pięknie, no i super, i nie ma już cienia. Dobra, słuchajcie. Na przykład jeżeli chodzi o zwykłego czerwonego Angry Birda, bo słuchajcie, każdy z tych ptaków ma inne tutaj właśnie właściwości, jeżeli chodzi o atak. Zaraz się przekonamy, nie sprawdzałem tego wcześniej, jak to wygląda. Tak więc strzelmy sobie takim ptokiem. Aha, on po prostu, możemy nim rzucić i on wybucha tak, jakby to było TNT. No a przy pomocy tego, jak widzicie, możemy uszkodzić tą świnię. Okej, okay. Jeszcze jej nie zabił, dobra, zabił. Fajnie, super, czyli czerwony atakuje w ten sposób, czyli w miarę standardowo. W sumie tak jak w grze, chociaż w grze nie pamiętam, czy wybuchał, no ale tutaj wiadomo, na potrzeby gry musi być. Okej, słuchajcie, mamy teraz tego żółtego ptaka, o ile pamiętam, on chyba miał takie super przyspieszenie w pewnym momencie. Tylko... czekajcie, czy da się to jakoś uruchomić? Jestem pewny, czy one się czymś różnią w ogóle? Bo wiem, że na przykład jeżeli chodzi o te inne ptaki, to różnica jest i to normalnie widać, ale tutaj... czy on leci szybciej? Chyba nie. Nie wydaje mi się. Okej, dobra, słuchajcie. W każdym razie lecimy dalej. Speed up on action. No właśnie. Jest napisane, że on przyspiesza. Ale jak to włączyć, żeby on przyspieszał? Nie, zobaczymy zaraz przy tym innym ptaku. Okej, okay, explodes violently on action. Okej. Okay. Jak widzicie, jeżeli chodzi o tego ptaka, to on wybucha po dłuższym czasie, ale właśnie chciałem się dowiedzieć, jak to się robi, żeby ten ptak mógł się załączać. Tutaj będzie coś napisane. Angry Birds Action K. Tak, jest. Czyli musimy pod R po prostu kliknąć. Zmieńmy sobie to, bo tutaj mam
ustawiony crafting, więc przyjemniej będzie na przykład zrobić to sobie pod Z na przykład. Chyba starczy. Ok, kliknijmy tego. Gdy klikamy Z, to nic się nie dzieje, bo on zwykłej takiej akcji nie ma. A użyjmy właśnie tego żółtego ptaka. Ok, i gdy klikamy Z, to zobaczcie, że leci sobie tak fajnie, spada w dół, ale klikam. O, właśnie, spada w dół delikatnie, ale klikam, to on przyspiesza i leci o wiele dalej, nie? Więc naprawdę całkiem spoko. Czyli już wiem, jak z tego się korzysta. Ok, słuchajcie, muszę sobie wziąć więcej tych świń, bo one mi się skończyły. Wszystkie zabiłem, a nie mam w sumie do kogo teraz strzelać. Ok, zamienimy sobie zamiast tych dwóch, bo już ich przetestowaliśmy. Świat będzie cały zniszczony, wam powiem. Ok, zróbmy sobie tutaj pełno tych świń. Generalnie te świnie możemy też uderzyć łapką, nie? Można je normalnie zabić. Tylko że no po co, skoro mamy takie ptoki tutaj. Więc dobra, starczy chyba na razie. Ok, Black Angry Birds. Czego pamiętam, w grze chyba mogliśmy sobie kontrolować, kiedy on wybucha, tak? Nie. Explose violet. Oj, bo źle klik... Aha, dobra, słuchajcie, bo ja R klikałem zamiast Z. Dobra, nieważne, taki fail. Okej, czyli tak jak mówiłem, będzie wybuchał o wiele mocniej niż normalnie, spójrzcie. I w momencie, kiedy ja po prostu będę tego chciał, gdy kliknę Z, on wybucha idealnie wtedy, kiedy mi się to właśnie podoba. To jest fajne. I dobrze, że chociaż to kojarzyłem z gry, nie? Okej, ten ptak niebieski powinien chyba się rozkładać na trzy inne ptaki, ile dobrze pamiętam. Tak, dokładnie tak. Jak widzicie, tak samo jest właśnie w tym przypadku, gdy klikniemy Z, on się po prostu potraja. Ale jego wybuchy nie są jakieś tutaj specjalnie mocne, tak jak możecie zauważyć, w sumie no, małe szkody robi, nie powiem. Czy to tego ptaka zabije od razu? Znaczy tą świnię? Tak, no zabił. Mimo wszystko, ale dopiero wtedy, gdy faktycznie potroiliśmy go. Więc dobra, jedziemy dalej. Mamy White Angry Bird. On będzie zrzucał nam takie, tak jak jest tutaj w sumie napisane, bo już przeczytałem. Będzie zrzucał nam to jajko takie w dół, nie? Leci i zrzuca jajko. I on leci jeszcze gdzieś tam dalej, w ogóle wysoko. Możemy nim normalnie atakować i on będzie wybuchał, ale gdy klikniemy sobie właśnie to, to te jajko wywali nam na dół w tym miejscu. Tak? Tak. Super. Okej, dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Tego zostawimy sobie na sam koniec. Destructive Angry Bird, bo powiem wam, że nie chcę zniszczyć sobie na razie świata. Trochę więcej świn by się tutaj przydało. Okej, cóż my. W ogóle mogę nawiązać teraz jeszcze troszkę do Crazy Crad, bo mam pomysł na kolejny odcinek, a pomysł mam taki, że zrobimy sobie taki Lucky Block Challenge. Na przykład, bo mam pełno złota chyba w ekwipunku. Znaczy nie w ekwipunku, tylko w magazynie, więc to złoto sobie wykorzystamy, żeby stworzyć sobie lucky bloki i będziemy robili taki challenge. Nie wiem, z 20-30 lucky bloków będziemy na odcinku otwierali, zobaczymy co się stanie, czy będę to przeżywał i tak dalej. Może być ciekawie. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Green Angry Bird. Nie mam zielonego pojęcia, co on robi, muszę przeczytać. Boomerang. Okej, czyli on tak naprawdę leci i zawraca. Tak? Nie, zobaczcie. Gdy klikam na niego, to on leci w dół i normalnie wybucha, ale gdy kliknę, to on podlatuje do góry i niszczy wtedy od dołu te inne ptoki, więc bardzo fajnie. Okej, puffs on aha, dobra, czyli on po prostu będzie się tak nadymał w momencie, gdy klikniemy Z, bo leci taki mały, klikamy i jest nagle wielki, więc bardzo fajnie to wygląda. Okej, jeszcze mamy Ice Angry Bird. I o co tutaj będzie chodziło? On będzie prawdopodobnie zamrażał tutaj, tak, to miejsce, gdzie będzie spadał. Gdy rzucamy po prostu normalnie, to nie musimy w sumie klikać Z, nic się nie zmienia. Dlatego też może nie ma craftingu tutaj tego. Powiem wam, że tutaj jeszcze chyba nie do końca to zakończona w ogóle modyfikacja, mimo że na wersji 1.5.2 w ogóle ktoś zapomniał już o tym, że coś takiego stworzył i nie robił aktualizacji. Ale jak widzicie, nie da się tutaj po prostu tej akcji jakby włączyć, nie? Więc okej, dobra. Mamy na samym końcu tego Destructive Angry Birda, więc stwórzmy w jakimś innym miejscu, na przykład powiedzmy tutaj w środku w dżungli to zrobimy. Powywalam tutaj więcej tych świń i zobaczymy, z jaką mocą faktycznie on nam wybuchnie. I czy też będę musiał kliknąć Z, czy on sobie po prostu sam z siebie tak wybuchnie. Zaraz zobaczymy. Tylko sobie poukładam tutaj te świnie, zobaczymy ile uda się zabić za jednym razem. No, prawie ją zrzuciłem. No dobra, starczy chyba, się wydaje. Okej, coś idzie kliknąć? Tak, muszę przytrzymać ten przycisk, żeby
mieć duży wybuch. Więc dobra, słuchajcie, lecimy. Klikam. O, okej. Zabił wszystkie świnie, słuchajcie. Zobaczcie, że to jest naprawdę spory wybuch. Ale w momencie, jak na przykład nie kliknę, to on też tak wybucha, ale wow. Wow, i możemy tak świat w sumie zniszczyć cały. O, zaczęło mi dopiero teraz lagować. Coś się tu stało? Mocno zniszczyłem świat? Nie wiem, nie widzę, bo się ciemno zrobiło. Włączmy dzień może, bo nic faktycznie nie widać. Okej. Wygląda na to, że faktycznie zniszczyłem tutaj trochę to wszystko. O Boże, masakra, aż się dobiłem do bedrocka. O, masakra. Znaczy do tej skały macierzystej, nie wiem, on się bedrock chyba nazywał. O, fuck. Daleko te wybuchy zaszły. O, możecie zauważyć, że mam inne dźwięki wgrane, a to dlatego, że przy okazji, jak już zainstalowałem właśnie tą modyfikację Angry Birds, to wrzuciłem sobie jeszcze Matmosa, który zmienia tam dźwięki. Kiedyś chyba robiłem przegląd tej modyfikacji. Jeżeli nie, no to mogę też zrobić w sumie tego Matmosa, nie? Bo czemu nie w sumie? I sobie zobaczymy, jak to będzie. A on wybucha wcześniej? Tak, wybucha. Normalnie jak zetklikam. No dobra, słuchajcie, to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Możecie pisać komentarze, możecie zasubskrybować mój kanał już teraz, możecie wbijać na fanpage'a. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Zbugowałem świat. I trochę mocno. Okej. Mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym odcinku, który powinien pojawić się jutro. Chyba, że jeszcze dzisiaj coś tam wrzucę. Zobaczymy, jak będę z czasem stał, tak? Więc zostawiajcie łapki. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym odcinku. Siemanko, cześć. Pa, pa.